Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi: Synu, odpuszczone są grzechy twoje. A byli tam niektórzy z uczonych w piśmie, ci siedzieli i rozważali w sercach swoich, czemuż ten tak mówi, on bluźni. Któż może grzechy odpuszczać, oprócz jednego, Boga? Tak mówi Ewangelia według Marka, 2 rozdział, 5 do 7 wersetu. W Ewangelii Marka dostrzegamy wiele bardzo ważnych kwestii. W pewien sposób imponują nam ci mężczyźni, którzy po prostu niecierpliwiąc się czekają. Z niecierpliwością czekali, aż tłum się rozejdzie. Dom, w którym Pan Jezus Chrystus głosił kazanie, był pełen słuchaczy. Był pełen słuchaczy. Do tego stopnia był pełen, że nie było jak się do niego dostać. Wnieśli więc swojego sparaliżowanego przyjaciela na dach i nieco go odsłonili. W ten sposób mogli opuścić noszę tuż przed Jezusem. Czy Pan Jezus okazuje niezadowolenie? Nie, wręcz przeciwnie. Jakże budujący jest dla niego ten akt wiary. Patrzy w serca tych mężczyzn i słyszy gorliwą prośbę o uzdrowienie. Jak zawsze każdy wierzący otrzymuje od Syna Bożego o wiele więcej niż prosi. Synu, odpuszczone są grzechy twoje. O odpuszczeniu grzechów nikt w tym momencie nie pomyślał, ale Jezus najpierw zajmuje się duchowym problemem paralityka, zanim usunie jego fałszywą ułomność. Dziś wielu ludzi żyje zgodnie z hasłem: najważniejsze to być zdrowym. Jednak takie myślenie jest zbyt krótkowzroczne, bo lepiej jest dla ciebie wejść do życia kalekim lub chromym, niż mając obydwie ręce lub obydwie nogi być wrzuconym do ognia wiecznego. Tak nam mówi Mateusza Ewangelia, 18 rozdział, werset 8. Najważniejszą rzeczą, której potrzebujemy jako istoty ludzkie, jest zapewnienie, że nasze grzechy są odpuszczone. To, że Jezus obiecuje odpuszczenie grzechów paralitykowi, jest uważane przez obecnych tam uczonych w piśmie za bluźnierstwo. W ich oczach jest to ingerencja w suwerenne prawa Boga. Z jednej strony oceniają prawidłowo, że nikt poza Bogiem nie może odpuszczać grzechów, a z drugiej strony bardzo się mylą, gdyż nie chcą uznać, że Pan Jezus Chrystus jest jedynym prawdziwym Bogiem, poza którym nie ma Boga i poza którym nie ma takiego, który może odpuszczać grzechy. Tylko Pan Jezus ma boski autorytet, bo jest Synem Bożym, Bogiem Synem. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym, mówi nam pierwszy list Jana, 5 rozdział, 20 werset. Tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek od należnej tobie kary piekła wiecznego, dlatego uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Nie idź do piekła, na które zasłużyłeś, tylko idź do nieba, na które nie zasłużyłeś, a umarł za ciebie Pan Jezus Chrystus na krzyżu, więc jeśli uwierzysz Pana Jezusa Chrystusa, pójdziesz do nieba, na które nie zasłużyłeś, zamiast do piekła, na które zasłużyłeś. Więc ratuj się spośród tego złego i przewrotnego rodu. Teraz jest czas łaski, teraz jest czas zbawienia.